Egzaminy na prawo jazdy w województwie śląskim będą droższe. Sejmik województwa śląskiego przyjął dziś uchwałę, zgodnie z którą kursanci będą musieli płacić o kilkadziesiąt złotych więcej niż obecnie. Opłaty za egzaminy stanowią dużą część dochodów WORD-u, co wpływa na pensje egzaminatorów, których w regionie brakuje. Karolina Komada. Wszyscy, którzy będą zdawać egzamin na prawo jazdy w województwie śląskim po 1 listopada tego roku, zapłacą więcej. Stawki droższe bolą każdą kieszeń, natomiast zmieniająca się sytuacja ekonomiczna nie jest zależna od nas samych bezpośrednio, dlatego samorządy województwa w całym kraju niestety są zmuszone takie decyzje podjąć. Samorząd województwa śląskiego podjął taką decyzję w poniedziałek 23 września podczas sesji sejmiku. Podobna decyzja zapadła w sierpniu w województwie pomorskim, a z początkiem września w województwie opolskim. 9 województw też pracuje nad podobnymi uchwałami. Opłaty za egzaminy stanowią około 90% wszystkich dochodów WORD-u. Wszystko drożeje, tak i oczekiwania płacowe na pewno ze strony egzaminatorów jakieś są. No, koszty utrzymania budynków, no też wiadomo, wszystko drożeje, energia. Nowe ceny za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy są wyższe o ponad 11% od aktualnych. Nowa stawka za egzamin teoretyczny wyniesie 55 zł, czyli 5 zł więcej. Egzamin praktyczny dla kategorii A i B będzie od listopada kosztował 222 zł. To wzrost o 22 zł. Dodatkowo pieniądze zasilą budżety WORD-ów, które borykają się z brakiem chętnych do egzaminowania kursantów. My nieustannie poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisko egzaminatora. Proszę mi wierzyć, na ostatnie nabory zgłosiły się po jednej osobie, więc nie ma zainteresowania. Koszt uzyskania uprawnień egzaminatora, no to jest, myślę, paręnaście tysięcy złotych. I za pensję, którą, powiedzmy, zarabiają egzaminatorzy z jedną kategorią, no jest to nieatrakcyjna praca po prostu. Rocznie w województwie śląskim do egzaminu na prawo jazdy podchodzi około 100 tysięcy osób.